Paula kupiła sobie piękną roślinkę, która zaczęła kiełkować dwa dni przed dokonaniem zakupu. Paula opiekowała się nią przez 98 dni, zanim roślinka uskła. Ojej. W tym czasie roślinka osiągnęła maksymalną wysokość 30 cm. Załóżmy, że H od T oznacza wysokość roślinki H, wyrażoną w centymetrach, po upływie czasu T, wyrażonym w dniach, od momentu zakupu. Jaki rodzaj liczb w najodpowiedniejszy sposób może wyrazić dziedzinę tej funkcji? I mamy do wyboru liczby całkowite, liczby rzeczywiste. Dobra, zastanówmy się. Tutaj dziedzina to jest czas wyrażony w dniach, czyli t to jest liczba dni. No to pierwszy pomysł może być taki, że skoro mamy jeden dzień, dwa dni, trzy dni, to żeby wybrać liczby całkowite jako dziedzinę. Ale przecież, jak się zastanowimy nad tym głębiej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć 1,5 dnia, 3,5 dnia, czy 2,173 tysięczne dnia, dlatego, że dzień dzieli się na godziny, minuty, sekundy i tak dalej. Więc możemy mierzyć czas, nawet wyrażony w dniach, z dużo większą dokładnością niż tylko do pełnych, całkowitych dni. Więc moim zdaniem lepsze będą liczby rzeczywiste. Nie ma żadnych przeszkód przeciwko stosowaniu liczb rzeczywistych, czyli jakichś ułamków dnia. No i teraz zastanówmy się, jaki jest przedział, jaki jest pozbiór tych liczb rzeczywistych. Tutaj musimy określić ten przedział. Widzimy, że ona zakupiła tą roślinkę dwa dni przed dokonaniem zakupu. A czas liczymy od chwili dokonania zakupu. Czy ja bym powiedział, że ta dziedzina, ten przedział to będzie od czasu równego minus dwa, bo roślinka zaczęła rosnąć dwa dni przed dokonaniem zakupu. Czas liczymy od chwili dokonania zakupu, czyli możemy się o dwa dni jeszcze cofnąć i, i określić, jaka jest wysokość roślinki, zanim została kupiona. No, i tutaj możemy jeszcze wybrać jaki typ nawiasu. No, to weźmiemy taki domknięty przedział, no bo dla minus 2, tak ta roślinka zaczyna kiełkować, no to ta funkcja jest jakoś określona, powiedzmy, że wysokość ma 0 czy coś takiego. No, a jaki będzie drugi koniec przedziału? No, tutaj jestem stanie, że opiekowała się nią przez 98 dni. Czyli od czasu zakupu minęło 98 dni do chwili, kiedy roślinka uschła, czyli. Ostatni dzień to jest dzień numer 98, czyli 98 dni to będzie koniec tego przedziału. Potem ta funkcja już nie będzie określona. Jak roślinka ustnie, no to, rośnika, no to funkcja już nie będzie określona. No i tutaj znowu wybierzemy przedział domknięty, dlatego że to jest ta ostatnia chwila, w której ta funkcja będzie określona. No i sprawdźmy, czy to się zgadza. Czyli mamy przedział domknięty od minus 2 do 98 i to jest po zbiór rzeczywistych. Dobrze.